Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dzisiaj czwartek, dziewiąty, dzień grudnia, a słowo Boże, na dzień dzisiejszy jest następujące: Z Księgi Joela, z drugiego rozdziału, wiersz jedenasty i dwunasty. Wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym sercem. I z Ewangelii Łukasza, z dwunastego rozdziału, trzydziesty szósty wiersz. Bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Moi drodzy, jesteśmy niemalże w samym środku czasu Adwentu. Na pewno dla wielu z nas jest to wyjątkowy czas, czas wielu najróżniejszych przygotowań. Nie da się ukryć, że dla mnie jest to czas również bardzo, bardzo intensywny, wielu różnych wyzwań, wielu różnych zadań. Ale sam siebie motywuję do tego, żeby w tym czasie zatrzymać się i skoncentrować na tym, co w Adwencie jest najważniejsze. Bo choć wiele osób, wiele różnych rzeczy koncentruje naszą uwagę tylko i wyłącznie na zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, to jednak adwent ma o wiele większe i szersze znaczenie. Adwent ma nam przypomnieć o tym, że ten, który przyszedł, przyjdzie znowu. Słowo adwent oznacza przyjście, a więc oczekujemy na przyjście Pana w swojej fale. Oczekujemy na przyjście Chrystusa, oczekujemy na coś, co nazywa się Dniem Pana. I potrzebujemy tego, do czego zachęca nas prorok Joel. Potrzebujemy nawrócić się całym swoim sercem do Boga, do Pana. Potrzebujemy odwrócić się od tego, co złe, od tego, co grzeszne, od niejednego z naszych przyzwyczajeń i skoncentrować na tym, co dzisiaj do Ciebie kieruje Pan Bóg. Co dzisiaj chcecie Ci przekazać i jaką drogą chcecie prowadzić? Jako chrześcijanie wiemy, że nasza nadzieja, nasze spotkanie z Bogiem, nie jest tylko i wyłącznie nadzieją opartą na tu i teraz, ale jest nadzieją, która ma swoje konsekwencje w życiu wiecznym. Dlatego mamy być podobni do ludzi, którzy oczekują swojego Pana. Oczekują gorliwie i każdego dnia coraz bardziej. Zastanawiam się, na ile poważnie. Myślisz o oczekiwaniu. Bo Pan Bóg na poważnie bierze Twoje słowa, które codziennie zmawiasz w modlitwie: Ojcze, nasz przyjdź, królestwo Twoje. Tam mówisz mu: Jestem przygotowany, jestem przygotowana. Tam pokazujesz, jak bardzo pragniesz, aby dzień Pana nastąpił już teraz, jak najszybciej. Czy tak jest? Może Twoje serce nie jest jeszcze gotowe. Może myśl o dniu Pana budzi w tobie lęk, obawę, niepokój. Pan Bóg przychodzi w swoim słowie, przychodzi w mocy Ducha Świętego, aby ten lęk, obawę, niepokój zamienić w nadzieję i w pokój, byś nie musiał i nie musiała się bać, byś w nadziei mógł i mogła wyczekiwać tego właśnie spotkania. A póki daje Pan Bóg nam czas, to bądźmy tymi, którzy się przygotowują poprzez spotkanie ze Słowem, poprzez spotkanie w modlitwie. Poprzez relacje w społeczności innych ludzi wierzących. W ten sposób budujmy naszą wiarę. Budujmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł i przyjdzie znowu, który każdego dnia na to przyjście chce Ciebie przygotowywać. Niech Twoje serce będzie otwarte. A Pan Bóg, niech każdego dnia będzie z Tobą. Wszystkiego dobrego. Zostań z Bogiem i. Do zobaczenia.